Ja chcę od razu nawiązać do tego, co mówiłem tydzień temu o lękach. Postanowiłem, że nie chcę się bać już jakiś czas temu. I Bóg mi powiedział, żebym zrobił na swojej stronie kolejną podstronę ofertę, prawda? Jakby tam się dalej rozwijam. Ale mówię, nie mam treści, jakby nie mam nic, żadnego zamysłu, nic nie mam. Ale Bóg mi mówi, bo poczułem takie przekonanie, że ja jestem z Tobą. I od razu zobaczyłem, co i jak zrobić. Robiąc tą stronę, poczułem w pewnym momencie, że mam gdzieś kliknąć. Kliknąłem w tą opcję i to pokazało mi kolejne opcje, o których w ogóle nie wiedziałem. I pozwoliło mi to jeszcze bardziej i lepiej to zrobić. Drugą rzeczą jest to, że w czwartek usłyszałem od Boga, żebym wprowadził u siebie nową usługę. Usługi hostingowe. A ja mówię, nigdy tego nie robiłem. I co teraz? Nigdy tego nie robiłem, ale wewnętrznie czułem, żeby się nie bać. W piątek postanowiłem, że zacznę wyliczać rzeczy. Adekwatnie pieniądze do przestrzeni i wszystko zacząłem liczyć. W sobotę wypuściłem usługę. Nie bojąc się. Dodając ją do strony oferty. Nowymi umiejętnościami, które nabyłem. Tworząc tą stronę od Boga. Przez to, że się nie zacząłem bać, zrobiłem to bardzo dobrze. Nie bójcie się. Realizujcie. Amen.